Cześć i czołem, to znowu ja, a wy oglądacie 12 odcinek programu Co za historia. W ostatnim odcinku opowiadałem wam o Władysławie Jagielle, który na koniec swojego życia doczekał się męskiego potomka. Miał aż 3 synów, z czego 2 przeżyło i o nich dzisiaj w temacie. Najstarszy, pierworodny Władysław Warneńczyk został królem Polski po śmierci ojca. Władysław Warneńczyk? Skąd ta Warna? Przecież Warna to jest kawał drogi stąd. Ale o tym za chwilę. Miał 10 lat, jak został królem Polski. No i teraz pewnie wszyscy sobie w domu pomyślą, skoro ja mam 12 albo 13 lat, to czemu nie władam rodzinnym budżetem? Moi drodzy, 10-letni Władysław oczywiście, że nie rządził samemu. W jego imieniu władzę pełnił Zbigniew Oleśnicki, który był biskupem krakowskim. Co lepsze, Władysław po 6 latach panowania zostaje wybrany na króla Węgier. I Władysław jest królem Polski i królem Węgier. Mamy Unię Węgiersko-Polską. Co skusiło Węgrów na wybranie Władysława? Mianowicie, moi drodzy, wspólny wróg. Tak jak kiedyś Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie przeciwko Krzyżakom, tak całkiem niedawno, bo ich ojciec tak zrobił, tak teraz Władysław Warneńczyk zostaje królem Węgier z obawy przed najazdem Turków osmańskich. Huge walls. Fire! Moi drodzy, skąd się wzięli Turcy osmańscy? Turcy osmańscy wzięli się dopiero po upadku Seldżuków. W XIII-XIV wieku pojawił się taki emir, który się nazywał Osman. Imperium Osmańskie dzięki silnej armii i religii było państwem silnie scentralizowanym, w którym pełnię władzy właśnie miał sułtan, czyli władca tego kraju. Armia Imperium Osmańskiego była podobnie złożona jak europejska. Składała się z jazdy i składała się z piechoty. Piechota była najciekawsza. Jeniczeri, zwani janczarami. To jest piechota, która służyła w armii Imperium Osmańskiego i polegała na tym, że nawet małych chłopców z podbitych krajów chrześcijańskich wcielano do wojska, szkolono ich tam, prano im głowę, że religia i sułtan jest najważniejszy i oni mają zdobyć sławę, a najlepiej gdyby jeszcze umarli w obronie wiary. Jeniczery, czyli nowe wojsko i walka w obronie wiary i śmierć za sułtana i za Boga, to są patenty stosowane przez ludzi aż chyba do dzisiaj. Młody Władek, który został królem Węgier, zbiera ekipę, jedzie i leje ich. Podpisany zostaje pokój z Muradem II, to jest sułtan, czyli władca Imperium Osmańskiego, na 10 lat. Władysław po sukcesach ma zapewniony pokój, gigantyczne odszkodowanie Turcy mają zapłacić, no jest zwycięzcą. Ale niestety, moi drodzy, jest małolatem i ma trochę głowę w chmurach. Legat papieski podpuszcza go, żeby zerwał ten układ i żeby szedł dalej walczyć z Turkami. A Władysław miał ojca Jagiełę, który jednak dał łupnia Krzyżakom pod Grunwaldem i trzeba przeskoczyć ojca. No i tak przeskoczył, moi drodzy, poszedł walczyć dalej z Turkami. Doszło do bitwy pod Warną, w której nasz król stracił głowę. W 1453 roku Turcy osmańscy zdobywają Konstantynopol. Po 53 dniach bitwy Konstantynopol atakowany był ze strony morza, ze strony lądu. Miasto upadło i wpadło w ręce sułtana Mehmeda. Upadek Bizancjum, czyli wschodniego cesarstwa rzymskiego, daje nam koniec epoki średniowiecza. Tak samo później Kolumb odkryje Amerykę, bo to są takie daty sprzeczne, ale faktycznie w Europie upadek Bizancjum, zdobycie miasta przez sułtana Mehmeda II oznacza koniec epoki średniowiecza. Pamiętacie zapewne z lekcji historii Aję Sofię, a propos tematu o Bizancjum, czyli świątyni mądrości Bożej. Do Ai Sofii dobudowano 4 minarety i stworzono z niej meczet. Tak w tamtych czasach robiono, to była wielka i piękna świątynia. Postanowiono ją zaadaptować na nowe warunki. Ta metoda w średniowieczu była praktykowana. Muzułmanie w kościołach robili meczety, a katolicy w meczetach robili kościoły. Normalka. A Skellerim! Gdzieśmy się mi zafalali? W 1444 roku bitwa pod Warną zakończyła istnienie Władysława Warneńczyka. Ale Władysław Warneńczyk ma brata młodszego, Kazimierza.
Kazimierz po pewnych perturbacjach zostaje koronowany na króla Polski. Jagiellończyk, Stawolowski, nam się łączy. Młodszy brat Władysława Warneńczyka, Kazimierz, zostaje królem Polski. Władysław, jako pierworodny, był przede wszystkim szykowany głównie do tego, żeby rządzić krajem. Kazimierz, raczej na takiego rycerza, uczony był walki. Niektórzy historycy twierdzą, że on nigdy własnoręcznie nie podpisał się pod żadnym dokumentem, więc spekulowano, że Kazik jest, lekko mówiąc, niepiśmienny, czyli nazwalibyśmy go analfabetą. Bardzo podobny był za to do ojca. Lubił polowanie, łaźnie i nie pił też wody. Pamiętacie, że ojciec zrobił coś wielkiego pod Grunwaldem i dał łupnia krzyżakom, ale nic poza tym. A na okres Kazimierza Jagiellończyka mamy dosyć potężne starcie właśnie z zakonem krzyżackim, które to rozpoczyna się tak naprawdę w 1440 roku, gdy zostaje zawiązany tak zwany Związek Pruski. A co to jest Związek Pruski? Moi drodzy, mieszczanie i rycerstwo Prus zaczyna się buntować przeciwko zakonowi. Mieszczanie widzą dobry biznes w tym, że jeżeli zostaną przyłączeni do Polski, albo będą w Polsce po prostu, to zarobią potężne pieniądze na handlu, a rycerstwo jest kuszone przywilejami, które wystawia król rycerstwu polskiemu. Związek Pruski zaczyna się buntować przeciwko krzyżakom, a do eskalacji konfliktu dochodzi w 1454 roku, w którym to roku Związek Pruski wysyła swoich posłów do króla Kazimierza Jagiellończyka z propozycją, aby Kazimierz Jagiellończyk włączył Prusy do Polski. Teraz pomyślcie, do Kazimierza przyjeżdża ekipa i mówi: król złoty, a chcielibyśmy zamieszkać w twoim państwie. No daj się przekonać, to Gdańsk, Toruń, takie tutaj miasteczka fajne, będziemy płacić podatki. Dla Kazimierza to była oczywiście propozycja nie do odrzucenia, moi drodzy, i 6 marca 1454 roku zostaje ogłoszony akt inkorporacji, czyli włączenia Prus do Polski, co jest bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny 13-letniej. Wojna 13-letnia rozpoczyna się pod niezwykle urokliwą miejscowością Chojnice. Mianowicie w obozie w Cerekwicy rycerstwo z Wielkopolski stwierdziło, że pójdzie walczyć, ale nie za darmo. Przyszli do króla i stwierdzili: królu złoty, jeżeli chcesz, żebyśmy dla ciebie walczyli, to musisz nam coś dać. Ale jak to dać? Jakim prawem król ma coś ofiarować rycerzom? Przecież ich zakichanym obowiązkiem jest walczyć. To są rycerze, dostali za to ziemię. W Cerekwicy rycerstwo polskie, które przekształca się w szlachtę, a formacja wojskowa, w której oni biorą udział, nazywa się Pospolitym Ruszeniem, wymusza na królu, że od tej pory to szlachta, rycerze, sami muszą się zgodzić, żeby król zwołał pospolite ruszenie. Innymi słowy, rycerze wymuszają na królu to, że to oni się muszą zgodzić, żeby iść na wojnę. Król, mając nóż na karku i widmo jadących na nich krzyżaków, oczywiście zgodził się na takie rozwiązanie. I jak się skończyło? Sromotnym łupniem. I Polacy przegrali, a krzyżacy odzyskują większość miast i większość zbuntowanych twierdz, które się im przeciwstawiły. Wojna 13-letnia to bardzo ciekawy okres w historii, ponieważ, moi drodzy, okazuje się, że te pospolite ruszenie polskie to są jakieś lebiody i to wojsko nie jest przygotowane na wojnę z zakonem krzyżackim. Dlatego król sięga do kieszeni miast Związku Pruskiego. Sięga do kieszeni Gdańska, Elbląga i Torunia, które sponsorują królowi Kazimierzowi wojsko po to, żeby te miasta zostały wcielone do Polski. Takie wojsko nazywa się Armią Zaciężną. Armia Zaciężna to są, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, najemnicy, czyli żołnierze, którzy podpisują umowę, że będą walczyć tyle i tyle dni, za tyle, tyle pieniędzy, i Wojsko Zaciężne dostaje procent ze zdobyczy wojennych. Na czele Armii Zaciężnej Królestwa Polskiego staje Piotr Dunin, który odnosi wielkie sukcesy w wojnie z zakonem krzyżackim. W 1462 roku Piotr Dunin daje potężnego łupnia krzyżakom pod Świecinem, a rok później flota wojenna sponsorowana przez Toruń i Gdańsk
zatapia flotę wojenną krzyżacką nad Zalewem Wiślanym. Najciekawsza jest sytuacja Malborka. Moi drodzy, twierdza nie do zdobycia, Malbork zostaje zdobyta. Ale w jaki sposób? Wojska broniące Malborka były nieopłacane i krzyżacy mieli długi. Więc jak wojska zaciężne polskie przyszły pod Malbork, to się chłopaki dogadali. Ci otworzyli bramę, oddali klucze, zabrali co im się należało i sobie poszli. I tak właśnie została zdobyta twierdza nie do zdobycia. W 1466 roku zostaje zawarty pokój toruński. Ale my mieliśmy w poprzednich zajęciach pokój toruński, dlatego ten dostał nazwę drugi pokój toruński. Drugi pokój toruński powoduje, że do Polski wraca Pomorze Gdańskie. Ziemia chełmińska oraz biskupstwo warmińskie. Ale przede wszystkim największe miasta jak Elbląg, Toruń i Malbork. I to będziemy nazywać Prusami Królewskimi. A to, co zostało z państwa zakonu, będziemy nazywać Prusami Zakonnymi ze stolicą w Królewcu. Zakon krzyżacki jeszcze przetrwał, ale to, co z niego zostało, to są jakieś po prostu ochłapy. A król Kazimierz Jagiellończyk dokonał tego, czego się nie udało dokonać jego ojcu, pomimo gigantycznego zwycięstwa pod Grunwaldem. Jagiellończyk, z tobą rozkwit, nam się łączy. Kazimierz Jagiellończyk, jak każdy zdrowy chłop w tamtym okresie, miał żonę, Elżbietę. Elżbieta Rakuszanka, znana z historii jako Matka Królów. A dlaczego Matka Królów? Ponieważ Kazimierz, mimo tego, że był niepiśmienny, jak niektórzy historycy twierdzą, z Elżbietą jednak wysyłali mnóstwo listów do Bociana z prośbą o potomstwo. A ten Bocian chyba jakoś ich tak specjalnie sobie upatrzył i spełniał ichże żądania. Kazimierz Jagiellończyk z Elżbietą mieli 13 dzieci. Dlatego Elżbieta została nazwana Matką Królów, a co będzie się działo dalej, to na następnych zajęciach w kolejnym odcinku programu Co za Historia. Dziękuję bardzo, że wytrwaliście. O kolejnych losach Jagiellonów w następnym odcinku, ale ciekawostka na koniec. Powiem wam tak, że zupki chińskie pochodzą z Radomia. Dzięki bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz po sobie i napiszcie w komentarzach pod filmem z ciekawości, z jakiego wy jesteście miasta. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, adios. No jest toporny jak noga od stołu, nie? Ale to jest gitara nie na sprzedaż, nie? Nikt jej nigdy nie sprzeda, bo jest, wiesz, taki instrument, że bierzesz i jedziesz, po wszystkim jest, nie? Młodszy brat Kazim... Ołówek. Się mu przyda. Ogień chyba, nie? Od razu. No, czekaj, tylko samolot włączę. A włącz samolot. Dobra, już mam. W poprzednich zajęciach mówiliśmy sobie... Może być tak? I teraz tak. Jakaś końcóweczka, nie? No dobra, już wiem.